Widzowie, zobaczcie na ten Titanic Pety. W ostatnim odcinku udało mi się zdobyć, ale w tym odcinku podobno możemy to stracić, ponieważ poprosiłem youtuberów, dlatego nie szkolę do końca, aby wysłali mi gifty. I uwaga, są potem jakieś też straszne zadania. Ej, let's go, już z nosem. O, co jest? Na samym początku jest gift od Jeremiego. Mam pomysł na zdobycie Free Huge Petu. Ej, dobra, to już nie zrobię jak skan. Ej, co jest Huge Inferno Domino? Let's go! Ej, ratuj się jak tutaj i jest kolejny usuniętego, który zasadzie pojawia. Okej, więc zara. Usuniętego ekskluzywa. Zajmę sobie te pyciki, żeby przez przypadek nie zsunąć. I uwaga, usuniętego ekskluzywa. Zaczyna Titaniki są ekskluzywa. Ale oczywiście nie jesteśmy, że takie coś się stawać. Dobra, i na sam początek dajmy sobie takiego, o, elfkata. No, elfkacik wydaje mi się, że będzie pyki. Let's go, i do delayta leci. Dobra, proszę, proszę, żeby tylko. Dobra, sam pety. Ej, let's go, Jeremy, co ty tu robisz? No i widzisz, Simon, było otwierać gifty i bardzo dobrze je otworzyłeś. Ej, no właśnie, bardzo, tylko wiesz, cztery mi czekaj, bo ja tego huge peta ci jeszcze nie dobrałem. To ja go mogę już odebrać tak za darmo? Nie, zaraz, Simon, poczekaj chwileczkę, poczekaj. Co, nie ma tak co łatwo. Tym razem, he? Na początku musisz coś dla mnie zrobić. Nie, co mam dla ciebie zrobić? W sumie się zawsze boję. Ale coś łatwego, Jeremy, okej? Okay? Łatwego. A, czyli nie łatwego, dobra. O nie. Dobra, Simon, nie jesteś taki sprytny, jesteś taki super, to teraz otwieraj trzy jajka ekskluzywne. Trzy ekskluzywne jajka. Ej, dobra, na szczęście akurat tyle Robloxu. I patrzcie, zobacz, jest mi, że te takie pety dają pół procent, po prostu daję do dropu Titanic peta albo sobie huge peta też. I zobaczcie, dlatego założyłem i tu jest miliard tu siedzi. Dlatego uwaga, ja mam nadzieję, że jak kupię w tym momencie te jajka, let's go i pół, 1200 Robloxu aż wydaje. Tak, że nie opłaci się kupować po trzy tylko, ale jestem na 10 nie tanie. Uwaga, odpalmy sobie jeszcze pusty do teraz, aby było i let's go, Jeremy, proszę trzymaj kciuki, tak szczerze. Ma musi, no po prostu musi coś z tego mocnego zrobić, błagam, let's go i puu, let's go, dobra, pierwsze jako, okej, okay? Bo z pierwszego jaka to, nie wiem, w sumie, powinno być coś świetnego, ej, już widziałeś, Jeremy, to tak się kręciło szybko, powoli. No, jak prawie przy Titaniku, ej, no, ale niestety nie. Ale to było chyba za jedno, o jeden klik nie samo, więc uwaga, teraz muszę klikać szybciej, let's go, Jeremy, musimy pomóc. Ej, puu, let's go, uwaga, let's go, ej, dobra, to nie prowokuje, dobrze, dwa razy się tak kręci, jakbym miał wydropić coś kozackiego. Ej, uwaga, jak to mówię, no trzech razy sztuka i skoro dwa razy się tak kręcił, Jeremy, to ja mam nadzieję, że teraz za trzecim razem też się tak wykręci. Uwaga, ej, puu, let's go, uwaga, kręcimy, klikamy. Wszystko poleciało, proszę, proszę. Ej, nie, dobra, teraz. Ej, nie, dobra, te pety nic nie dają. Halo, Preston, oddaj mi Robuxy. Dobra, Simon, wiesz, to nie smuć się, bo w nagrodę możesz wreszcie odebrać mojego huge peta z prezentu. Ej, co jest? Ej, widzę, widzieliście, tęcza się pojawiła. Ej, właśnie, mogę dać, let's go, Jeremy. Ej, tęcza jest, ej, chodź Simon na tęczę zaraz. Ej, dobra, let's go, wiesz, co, bo jak się nie sprawdzić, uwaga, to był od Jeremiego. Uwaga, są od widzów. Ej, let's go, dziękuję bardzo. Ej, nie czuł, to tak szybko się robi. Dziękuję bardzo, widzę za to. Ora, ale uwaga, ja poprosiłem youtuberów, żeby mi wysłali, dlatego. Ej, jest, let's go, kolejny super. Ej, Mandy, let's go. Ej, widzisz, Jeremy, ile jest petów. Raz, dwa, trzy, cztery, ej, cztery pety od Mandy'ego, co jest grane, let's go. Ej, zaraz, Simon, stop, stop, co, nie ma, stop? Nie ma odbierania tego prezentu, zapomniałeś o czymś chyba. Ale o zadaniu, tak? Dokładnie tak. A więc uwaga, widzę, patrzcie, bo Mandy tutaj napisał zadania w tym komentarzu i tu pisze find big tower, nie wiem zbytnio co, więc na później. Ale uwaga, daj widzę gifta, więc uwaga, daj widzę gifta, to jest akurat mega fajny. A więc dobra, Remi, znalazłem taką pierwszą z komentarzy, dlatego zawsze opłaca się oglądać wideo do końca. Jest to poker, let's go, uwaga, poker, mam nadzieję, że, zobacz, mam tylko tak, mam nadzieję, że one ci się spodobają. I uwaga, let's go, wysyłamy spół. Jeremy, jeden poszedł, to mogę dobrać już jednego pecika teraz? No dobra, odbieraj, ale tylko jednego, Simon. Ej, let's go, okej, dobra, to uwaga, find big tower, find, ej, nie, czekaj, gdzie on jest? A, już odebrałem w sumie, ej, let's go, dobra, to odbierasz jednego, żeby się nie skapnął, Mandy. Dobra, uwaga, zacznie, to find secret egg, mi się wydaje, żebym sobie z tym nie poradził i patrzcie, Mandy, to mythical wersja Rainbow, dzięki bardzo, Mandy, ale tego sobie nie umiem zrobić, dlatego mam nadzieję, że Mandy się nie dowie. A więc uwaga, Jeremy, na samym youtuberem, który jest, uwaga, let's go, ej, tu jest kolejny fajny pecik, ej, co? Ej, Wojan, ej, let's go! Ej, widzisz to, Jeremy, od Wojana dostaliśmy coś, ej, nie. Dora, to jest! Ej, dobra, to jest fake wojna, ale zacznij na to, ile to jest petów, ej, let's go, uwaga, dobra, zacznijmy od pierwszego, kolejny, ej, siema, Simon, let's go, siema, szymani to, kolejny to, uwaga, let's go, ej, zobacz na to, huge, ej, co, ej, Remi, ty to widzisz? Co takiego, co, ja nic nie widzę, Simon, właśnie, o to chodzi. Dwa huge pety są tu, i aż trzy ekskluzy, nie, w sumie dwa ekskluzy, uwaga, dwa ekskluzy to odbiorę, bo siema, Simon, to przywitałem, nie, udajcie się, tak, uwaga, więc zabieram to, pyk, ej, czemu za szybko to robię, no nie, więc uwaga, odebrany pyk i Remi, co możesz zrobić za te dwa huge pety? Coś bardzo trudnego, Simon. Dwa huge pety wymagają dwóch, dwukrotnie trudnych zadań. Że co? Dobra, Simon, pierwszym zadaniem będzie dojście do końca tej tęczy, więc lepiej chodź szybko, zanim ona zgaśnie. Ale dobra, let's go, widzę, w ogóle ta tęcza jest naprawdę mega hard, w sumie tu potrzeba serio strasznie dużo mocnych petów, ale teraz mam Titaniki, dlatego jeśli ktoś był ciekawy, jak niszczy się tęczy wraz z Titanic petami, to znaczy to będzie mega mocny. Z tego pyk, daj, no to let's go i patrzcie na to. Jakiś Titanic świetnie coś tam leży. Ej, dobra, zobacz jak to szybko leci teraz. Jeremy, no bo już chcieliśmy tą skrzynkę, to może mi podarujesz, popatrzcie do końca jeszcze. No dobra, Simon, dobra, podaruj ci, ale za to musisz zrobić coś innego. Coś? Musisz, Simon, okay, odebrać peta od innego youtubera i wykonać jego zadanie. Ej, od innego youtubera, więc uwaga, to teraz trzeba odebrać te pety od fake Wojana. A więc uwaga, skrót, nam się wykonać zadanie. Patrzcie, dwa kolejne huge pety wlatują na moje konto i puu, let's go. Ej, no nie, no czemu tak wolno chodzi? Zaraz trzeba powoli to klikać, bardzo powoli. Ale let's go, odebrałem i od kolejnego youtubera. Ale czy ktoś tu jeszcze jest? Ej, czyli o to chodziło, jest zwierzę i patrzcie na to, jest od Roxa. I co? Ej, huge pety, tak, to jest od Freka z huge Etrona. Coś tam nie drobnie.
zapniesz czegoś lepszego niż pterodaktyl? Oj, nie! Remi, przecież ja zawsze drugie pterodaktyla, prawie, że to nie ma szans, ale uwaga, czyli odbiorę to do Roxa, pyk. I tak się składa, widzę, że mnie jeszcze nie stanie się Tron, dlatego muszę wejść tutaj do banku. I let's go, patrz jaki bank, to jest bank najbogatszego gracza na świecie. Nie no, oczywiście najbogatszego gracza w Polsce, dlatego dziękuję Roxek. I skoro ja tam miałem 21 chyba, tylko to uwaga, pójdźmy sobie te cloud card, na pewno Roxka mi są potrzebne. Dobra, let's go, i patrzcie na to, widzę, ja nie chcę okradać Roxka, dlatego wypłacę tylko tyle, ile jest potrzebne. O, dobra, mam nadzieję, że 20 będą starcie, jak nie to, jak to sobie ten za dużo, to odłożymy. Ile, ej, czekaj, co? Czy napisał, że tak już Etrona trzeba zrobić, Remi? Nie, no przecież... Nie wiem, Simon. To już nie szans, że to czy 8 robuxów wydać na tym, że mi na takie rzeczy nie, to jest za drogie. Ale uwaga, let's go, czy mi wystarczy petów, powinno wystarczyć, okej, okay, mam już 20... Ej, dobra, chyba za dużo wziąłem, dosłownie za dużo wziąłem, patrzcie na to. Dobra, let's go, 44, 46, 47 i 50, let's go, ej, dobra, ale tylko o 3. Ej, to dobra, prawie się nawet zmieściłem, więc uwaga, wydaję 8 robuxów w tym momencie i mam nadzieję, że quest zostanie zaakceptowany i że ci się spodoba, Remi. Tylko let's go, musi wydrać tutaj coś koniecznie lepszego niż pterodaktyl, to Remi, proszę, trzymaj to kciuki. Przecież... Dawaj to jajo, Simon, dasz ten prezent, dawaj go. Tutaj jest to jajko i huge machine egg pierwszy. Ja bym chciał naprawdę huge Angelusa, bo to jest taki piękny pecik i dosłownie miałem wszystkie oprócz tych huge Angelusa. Dlatego uwaga, tu musi być lucky, no w sumie bez lucky nie otwierać takich ważnych jajek. I let's go, daj mi, stań przede mną i łap tego peta, let's go, łap to jajko, pyk, na kuszkę. Nie, teraz w bok, to proszę, tylko niech już tak, tylko niech już pterodaktyl, błagam, no już nawet huge orka czy coś, albo huge Angelusa, nie wspomnę jeszcze to, huge, to jest najlepszy. Jeremy, co tam nie, Simon, co jest nie tak? Dobra, nie ma. Bo tam, tam pisało, że coś innego niż tak. Dobra, Roxek to nie musi widzieć, let's go. A więc uwaga, czy już zostałem jeszcze jakieś pety odebra? Ej, let's go od Gotiego. Ej, najlepszy pety, huge inferno dominus. Ej, let's go, ej, ale to jest serduszka, jeszcze chyba nic nie muszę zrobić. Oj nie, Simon, oj nie, za takiego nie, najlepszego peta musi wykonać specjalne zadania. Jakie specjalne zadania? Och, no, a mogę go odebrać już, proszę, Jeremy. Nie, Simon, o nie. Na początku zadania, później pedo pety. A jakie, nie, czy idziesz w stronę trening plaży? Co znaczy na trening plaży mam iść? No, stary, nie wiem, nie. To się okaże. Dobra, ale skąd to chodzisz, ja wiem, że ty o tym chciałeś. No, Simon, bardzo ładnie się domyśliłeś trening plaży, no to domyślisz się pierwszego zadania. Pierwszego zadania, co mam zrobić jako pierwsze zadanie, hm? Wiesz, nie musisz się pytać, Remi, czy tobie chodzi wystawienie huge peta na aukcję? Dokładnie tak. Super, jak to można huge peta na aukcję? Uwaga, przypominam, że to możesz tylko huge pety. I uwaga, let's go, co ja mam wystawić? I uwaga, huge pterodaktyl tylko dropnął. I uwaga, ej, mam aż 3 huge pterodaktyle? Co? Say what? A więc uwaga, let's go, nie wiem, który nam wydrobił, dlatego uwaga, go sendy gamerem i proszę, żebyś tylko sprzedał za troszeczkę więcej. Popatrzcie, 18 milionów gemów i jak... Ej! O, się troszeczkę wdropiłem Titanic Balloon Mikey. Znaczy sprzedałem przypadek. Cool, let's go, dawajcie tutaj moje Titaniki, moje kochane Titaniki. Więc uwaga, let's go, nie ma akcji i jest huge pterodaktyl, zaczął z jeden gaming. Let's go, Jeremy! Ej, Jeremy, nie chciałbyś przebić tego peta może, bo jeden gaming wiesz kosztuje. Wiesz co, Simon, powiem ci tak. Poczekaj, ja zaraz wlecę z ofertą. No, już no nie, no ja chciałem dwa dać za to, no nie! Ej, zobaczcie na ten huge Titanic pterodaktyl kosztuje 18 bilionów, który jest nie dało prawie 19. On kosztuje od 16... No nieważne, ale on kosztuje od 16 do 20 i to jest bardzo fajna oferta, dziękuję bardzo. I uwaga, widzę, wydaje mi się, że przez te 30 sekund zostały Hanik już nie przebije tej osoby. Ej, w ogóle zobaczcie na to, bo to jest coś, czego jeszcze nigdy nie widziałem. Patrzcie na to, to jest cały team Pixel 3D katów. Ej, dobra, tak akurat mega fajnie wygląda i dosłownie cały. A więc uwaga, 3, 2, 1 i pyk, let's go, 18 milionów leciało właśnie. Ej, mam 35, aż i co jest, jaki jestem bogaty w tej gierce teraz. A więc uwaga, Remi, ty mówisz, że dwa zadania, to jak jest drugie, tylko jakieś łatwe, proszę. No stary, domyśl się. Dobra, Simon, jak już się nie domyśliłeś, to w takim razie zadanie brzmi, wystaw peta za jeden gem, ale takiego dobrego peta. Dobrego peta z jednym gem, to jest, odbierasz tego, ej, czemu nie można odebrać tego, i co jest, ej, cały trening plaży zlagowaliśmy chyba. Ej, to jest, zobaczcie na to, jestem na prawdziwym symulatorem z Jeremim i Jeremi nie ma nic o zbugowanie trening plaży, bo nic ej, dobra, Simon, nie sądziłem, że jesteś takim twardym zawodnikiem, że zbugujesz trening plaży, stary, za to masz kolejnego huge peta w prezencie. Huge peta, ej, dlatego tylko widzowie, zbugowałem ten trening plaży, ale niestety nie wiem, jak ją odbugować. To nawet nie moja wina, bo patrzcie, ale to się nic nie ruszy, to z nim pety zatrzymują się w slow motion. Ej, Simon, kolejne zdanie, odbaguj trading plaży, proszę cię. Jak mam to zrobić, jak ja nie wiem? Nie wiem. O nie, ale zawsze, przynajmniej możemy pety. Ej, a co, jak można ej, dobra, oglądajcie teraz i patrzę, czy można to zbugować, ale tylko, czy jakby można było komuś pety zabrać, czy to coś, to by było, o, fajne. Ej, widzę, zawsze wywaliło mnie i znowu wracam na trading plaży, dlatego może to się to odbugować w końcu teraz. Ej, dobra, widzę, już dołączyłem i wszystko wróci do normy. Patrzcie na to, let's go. Ej, dopiero ta plaża zaczyna żyć od nowa, bo zobaczcie, każdy dopiero to rozstawia. I uwaga, Remi, zrobię tak, jak kazałeś, czyli uwaga, wystaw jakiegoś fajnego ekskluzywa, takiego dobrego, jak mówiłeś. I mi się wydaje, że dobrym petem. Ej, nie, co to jest ten sam ekskluzywy? Dobra, wydaje mi się, że dobrym petem jest Stefan Dominus z jeden gem go wysyła. Dlatego uwaga, Remi, let's go, przy okazji robię zdanie, że jesteś. Ej, dobra, ktoś akurat przychodził. I let's go, oj, ten gość ma farta. Ej, jest dobra, kupiłem. Więc uwaga, Remi, wyprzedałem, kupiłem i zrobiłem sobie wszystko. Jakiś trading widzę, Remi. I co to znaczy? Dobra, Simon, dostaniesz tego huge peta, jasne? Tego huge peta, huge Eldok, okej, okay, a może coś więcej, bo jednak to było mega trudne. No dobra, Simon, znaj moje serce wielkie. Masz jeszcze huge Crystal Doga. Huge Crystal Doga, ile skoń, to wygląda, by to były moje chyba. Jeremy,
piąty ma. Nieważne, nic nie mów, nieważne. Dobra, ale uwaga. Kolejne dwa kwestie wracają do mnie w tym momencie. I Remi, czy to znaczy, że skoro skończyłem już wszystkie zadania, czy mogę zrobić te pety od ostatniego youtubera od Gotiego? No możesz, stary. Udało ci się, wygrałeś. Jakie to jest drogie, Huge Rainbow Instagram, co jest? Dobra, let's go, ale to nieważne, nie o co chodzi. I uwaga, musimy podejść do tej skrzynki pocztowej i teraz uwaga, kliknąć jeden przycisk, czy odebrać te... Zrobiliśmy speedrun w odpakowaniu plaży, dlatego tego pecika zbieramy od Bendiego. Bardzo wszystkie pety za bardzo dziękuję. I to jest huge pet od Gotiego, dlatego bardzo dziękuję. Ej nie, czemu tak wolno działa? Dobra, to odebrany. Oj, też jest klejno od Bendiego. I Bendy daje fajne te mitikale, a te mitikale na pewno bardzo się przydadzą. Uwaga, odbieram wszystkie peciki i są widzę, którzy wystali mi pety, za bardzo dziękuję. A więc na dzisiejszym odcinku udało się z drugiego huge inferno do minusa. O te takie fajne peciki. I let's go, uwaga, co to jeszcze było i huge do minus, tylko nie mam pojęcia, gdzie on teraz jest. A więc uwaga, bardzo mi się to spodobało. A więc mam nadzieję, że tak samo fajnie spodobają wam się widzę te ekskluzywy, które właśnie w tym momencie lecą. Więc uwaga, Giełka 22, proszę bardzo, trzymaj tego peta i mam nadzieję, że mi bardzo dużo zaopiekujesz, uwaga, moje są wysłane. Drugim zwycięzcą oczywiście jest Melonik 1337, dlatego proszę bardzo, ten ekskluzyw leci w tym momencie do ciebie i mam nadzieję, że bardzo mi się dobrze zaopiekujesz, bo ty zaraz tam kilka bilionów lub milionów gemów i może coś z tym fajnego zrobić. A trzecią osobą, która wygrywa jest Maja Nela, dlatego mam nadzieję, że ci bardzo spodoba i że tym pecikiem się zaopiekujesz. I został mi tylko jeden, wszystko, bo nie. Dlatego jeżeli widzę, chcecie wygrać to takie fajne ekskluzywy, albo lepsze, jak mi się ogarnąć, wtedy co musisz zrobić, to napisać w komentarzu, chcę teraz swój nick, zostawić subskrypcję wraz z w górę pod filmem i mam nadzieję, że widzimy się jutro w filmie w godzinie 15.